jesteśmy w szpitalu. I to my jako pierwsi pokażemy, jak wygląda w środku. Na poddaszu znajdują się wszystkie urządzenia techniczne. To robi wrażenie. Zejdźmy niżej. No to jest w zasadzie serce tego naszego oddziału, bo tutaj będą siedziały panie pielęgniarki, gdzie będą miały podgląd pod niektóre urządzenia, żeby monitorować po prostu stan pacjentów. Nowe skrzydło będzie połączone ze starą bryłą łącznikiem, zarówno na parterze, jak i na pierwszym piętrze. Całość nowej powierzchni to 1600 metrów kwadratowych. Jesteśmy w chwili obecnej w nowym skrzydle naszego szpitala, które powstało, można powiedzieć, w rok czasu. Na dole, na parterze znajduje się izba przyjęć dla osób dorosłych i oddzielnie dla dzieci. Natomiast w części zachodniej znajduje się pracownia endoskopii, czyli wszystkie zabiegi, że tak powiem, gastro i kolonoskopii będą tam wykonywane, oraz pracownia USG. Natomiast w chwili obecnej na pierwszym piętrze jesteśmy w nowym oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Jedną z kluczowych zmian jest podjazd dla karetek. Jednocześnie możemy przyjąć dwie karetki, tutaj są toalety, tutaj natomiast mamy izolatkę, w takich newralgicznych sytuacjach możemy, proszę bardzo, przywieźć pacjenta i po prostu go tutaj przyjąć. Wcześniej niezabudowane miejsce nie zapewniało komfortu obsługi pacjentów. To już przeszłość. Nie tak dawno jeszcze troszeczkę tak straszył nas ten żółty daszek, kiedy przywożono pacjentów, to praktycznie oni byli narażeni na działanie warunków atmosferycznych, deszcz, śnieg, powiedzmy, czy wiatr, tak? Były to naprawdę niekomfortowe warunki. Szpital będzie miał 8 nowych sal dwuosobowych i 6 jednoosobowych. Oficjalne uruchomienie rozbudowanego obiektu nastąpi po jego wyposażeniu. W tej chwili jesteśmy już po przetargach, jeśli chodzi o wyposażenie całego tego budynku. Dwie firmy będą wyposażać te wszystkie sale w niezbędny sprzęt. Dostawy mają się zakończyć do 20 marca, także wierzę, że firmy wykonają swoje zadanie w wyznaczonym terminie. No i myślę, że na koniec marca, początek kwietnia zapewne ten oddział już zacznie po prostu funkcjonować. Nikomu z nas do szpitala się nie spieszy, ale kiedy zacznie już funkcjonować i ta część, wizyty tu na pewno będą bardziej komfortowe i funkcjonalne. Tym też kierowano się podczas decyzji o rozbudowie placówki medycznej. Ma to działać pod względem technicznym i organizacyjnym, dogodnie dla personelu medycznego i pacjentów. Względy estetyczne równie ważne, ale drugorzędne. Jest to zabieg celowy, chcieliśmy po prostu pokazać, że powstaje coś zupełnie nowego, w nowej troszeczkę kolorystyce, ale myślę, że architektonicznie jest spójne z tym, co jest dookoła, tak z innymi naszymi budynkami. Może tam kwestia czasu, kiedy się troszeczkę może zazieleni już i wszyscy się troszeczkę może do tego przyzwyczają. Trwają prace porządkowe i przygotowania do wyposażenia pomieszczeń. Oficjalne otwarcie jest w niedalekich planach. W Kapelitenach pod Olsztynem doszło do wypadku lotniczego awionetki. Nie żyje jedna z rannych osób. Zmarły to ponad 50-letni mężczyzna. Padła awionetka, taki ultralekki samolot, którym podróżowało dwóch mężczyzn. Gdy na miejscu dojechały służby ratownicze, w awionetce znajdował się jeden z tych mężczyzn. Był przytomny, z bardzo poważnymi obrażeniami. Drugi mężczyzna, nieprzytomny, również został ewakuowany. Natychmiast została wdrożona tutaj resuscytacja krążeniowa, oddechowa i mężczyźnie udzielano pomocy. Osoba ta przytomna w stanie poważnym została przekazana zespołom ratownictwa medycznego, które zabrały do szpitala tą osobę. Na miejsce również lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. No i trwała walka o życie tego drugiego mężczyzny, która kilkanaście minut temu niestety okazała się nieskuteczna. Lekarz, który był na miejscu, stwierdził zgon tego mężczyzny. Na miejsce wypadku przyjechało 7 zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu samolot spadł na pole, ani dokąd leciał.
Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie na drodze. Niestety wciąż osób lekceważących to niebezpieczeństwo nie brakuje. Wystarczy wspomnieć o wtorku na drogach powiatu ostruckiego. Miniony wtorek obfitował w sporą ilość jak na dzień powszedni nietrzeźwych kierujących. Biorąc pod uwagę to, że w miniony weekend kontroli stanu trzeźwości kierujących na drogach powiatu przeprowadziliśmy około 500, co pozwoliło na wyeliminowanie z ruchu trzech nietrzeźwych kierujących. Tak, już sam wtorek odpowiadał taką samą liczbą nietrzeźwych kierujących i tak to właśnie w miejscowości Łukta policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli podróżującego rowerem. W tym przypadku mówimy o wykroczeniu. Kierowca jednośladu został ukarany przez policjantów mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Następne zdarzenie miało miejsce w miejscowości Liwa. Tam policjanci posterunku policji w Miłomłynie dokonali zatrzymania kierującego, który postanowił wsiąść za kierownicę swojego pojazdu, będąc w stanie po użyciu alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu kierującego okazało się, że ma on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z powyższym policjanci sporządzili wymaganą dokumentację celem przekazania jej do sądu i sprawą tego mężczyzny zajmie się już w następnym etapie sąd. Niechlubny rekord poziomu alkoholu we krwi tego dnia należał do 46-latki kierującej Oplem. Podróżowała ona po ulicach Ostrudy, oddalając się w kierunku Miłomłyna. Tam policjanci przerwali jej podróż, zatrzymując ją na drodze ekspresowej S7. Kobieta postanowiła wsiąść za kierownicę, mając w swoim organizmie około 2,5 promila alkoholu. Jeśli widzimy pojazd, który jedzie zygzakiem, sprawia zagrożenie na drodze, powinniśmy zawiadomić policję, aby taki kierujący nie doprowadził do wypadku. Gdzie to? W Ostrudzie. W którym miejscu? A tutaj. Widok śmieci ciągnie się wraz z drogą od skrzyżowania wiele metrów dalej. Tu w zaroślach mamy obrazek dzikiego wysypiska. Tak wygląda. Myślę, że to nie ma komu sprzątać, a pić, palić mają, kurczę. Ale tak, chlać mają, kurczę. Kraść mają, rzucać butelki mają, kurczę. I nikt nie pilnuje. Ostrudzianie nie są zaskoczeni, są lekko zrezygnowani. Powątpiewają, że miasto może odzyskać dawną świetność. Wspominają, że pamiętają lepszy okres rodzimej Ostrudy. Niestety były takie czasy, że były naprawdę Ostruda czystym miastem. A teraz nie wiem, co się stało. Brak pieniędzy? Nie wiem. A dużo takich miejsc? Sporo, bo gdzie się nie przejdzie, to brudno. To fakt, że jest przedwiośnie, że te liście posprzątać trzeba. Na pewno na wiosnę będą sprzątane. Śmieci nie wzięły się znikąd, ale za porządek odpowiedzialne są służby miejskie, wskazują mieszkańcy. Najczęściej burmistrz miasta powinien zadbać o to. Ma przecież pracowników, którzy powinni przejść się przynajmniej. Popatrzeć, co jest. A w takich zaułkach w ogóle jest czysto. No i tu widać. Nie wiadomo, czyj to teren jest. Właśnie szłam przed chwilą i się zastanawiałam, czy tu żaden deweloper nie chce czegoś wybudować. Czemu nie? Teren się by nadawał. A tymczasem jaki widok mamy? No tragiczny. Zwłaszcza teraz na wiosnę, kiedy liści nie ma i krzaki. Dlaczego tyle śmieci? A no nie wiem, to włodarzy trzeba się spytać, co oni tu zamierzają z tym terenem zrobić. Tutaj jest bardzo brudna, bardzo. A z czego to wynika? Wina burmistrza. Zmiana burmistrza będzie, to może Ostruda będzie i oświetlona lepiej i będzie czyściejsza. O tej porze roku wyłaniają się różne nieczystości, łatwiej je dostrzec. Może to wina zbyt małej ilości koszy na śmieci, albo fakt zamkniętych wiat osiedlowych sprawił, że zamiast do pojemników odpady trafiają do takich miejsc, a sprzątać, jak widać, nie ma komu.
Kolejni ochotnicy do służby w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę w Morągu. Jej słowa wypowiedziało blisko 70 osób, które wcześniej ukończyły 16-dniowe szkolenie podstawowe. Wśród ochotników znaleźli się uczniowie, którzy wzięli udział w akcji w ferie z WOT. Motywacje do podjęcia służby są rozmaite. Nie miałem żadnych hobby, żadnych pasji, więc stwierdziłem, że może tutaj je znajdę i myślę, że jest to dobry wybór. Uważam, że kobiety są teraz też silne, mają też charakter, i myślę, że dobrze się odnajdą również na stanowisku w wojsku. Myślę, że każdy obywatel naszego kraju powinien wypełnić swój obowiązek i dla mnie to jest droga, dzięki której mogę właśnie ten obowiązek wypełnić. Wejście w szeregi wojska to również powód do dumy dla rodziców młodych wojskowych. Czuję wielką dumę, zresztą przez całe życie chciałam go wychowywać w takim jakby przesłaniu, że Bóg, honor, ojczyzna. Podsumowując, można powiedzieć, że motywacje do służby są różne, ale najważniejszą z nich jest patriotyzm. Ups, nagrało się. Uszkodził słupki na terenie Ostródy na ulicy Czarnieckiego i jak wynika z nagrania opublikowanego przez prywatną osobę na YouTube, tir pojechał dalej bezkarnie wjeżdżając w ulicę Sienkiewicza. Zaistniałe szkody widzieliśmy krótko po ich uszkodzeniu. Nie dało się nie zauważyć. Zdjęcia opublikowane przez nas na Facebooku Telewizji Mazury zostały skomentowane. Państwa domysły okazały się trafione. Jechał bez trzymanki. Pojechał ktoś po bandzie. Bokiem szedł jak szatan. Nawet kierowcy zawodowi popełniają błędy, ale żeby aż tak, oj, tego pana nawigacja dobrze nie poprowadziła. A co na tej ulicy robił tir? Przecież tam jest zakaz. Do zdarzenia doszło w czwartek. Policja nie otrzymała oficjalnego zawiadomienia. Nie mamy zgłoszenia pochodzącego od osób trzecich. Tak jak powiedziałem, policjanci, analizując ten film, o którym pani mówi, sporządzili stosowną dokumentację umożliwiającą wszczęcie procedury, tak jak powiedziałem, czynności wyjaśniających sprawie o wykroczenie. Sprawa jest w toku, co pokazuje, że zniknięcie z miejsca zdarzenia nie uchroni nas od odpowiedzialności. Policja namierza sprawcę. Niestety na nagraniu, które jest dostępne w sieci, niewidoczne są tablice wyróżniające ten pojazd, dlatego w chwili obecnej zlecone zostały czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Będziemy tutaj badali, czy będziemy mogli kwalifikować to zdarzenie jako kolizję drogową, czy ewentualnie naruszenie innego przepisu dotyczącego naruszenia prawa o ruchu drogowym. No i w przypadku ustalenia kierującego tym pojazdem zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje. Słupki na szczęście szybko zostały postawione do pionu. Następny ma być kierowca, który najprawdopodobniej dał się wpuścić w maliny swojej nawigacji. Nie słuchajmy ślepo głosowej informacji. Jak widać, wyobraźnia osoby za kółkiem okazała się niewystarczająca i narobiła szkód. Rozbity gang, którego członkowie czerpali korzyści z nierządu kobiet wysyłanych do USA. Z ustaleń śledczych CBŚP wynika, że młode kobiety były werbowane poprzez ogłoszenia zamieszczane na popularnych portalach. Były kuszone obietnicami zarobienia od 25 tysięcy do 40 tysięcy dolarów za pracę w komfortowych warunkach. Organizatorzy procederu pomagali w przygotowaniu wniosków aplikujących o wizę oraz zakupie biletów lotniczych do USA. Zapewniali również na miejscu kilka lokali, w których kobiety mogły świadczyć usługi. Standardowy wyjazd przewidywał pobyt na minimum 6 tygodni, a kobiety były zobowiązane do oddawania członkom grupy połowy zarobionych pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że taka działalność mogła trwać od 2015 do 2020 roku. Na obecnym etapie sprawy śledczy szacują, że organizatorzy procederu mogli zarobić co najmniej 5 milionów złotych. Podczas akcji policjanci CBŚP zatrzymali 7 osób, 3 kobiety i 4 mężczyzn i zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy, nośniki danych cyfrowych i notatki, które obecnie poddawane są analizie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono samochody, pieniądze, udziały w nieruchomościach o łącznej wartości ponad 650 tysięcy złotych. A to dopiero niespodzianka. Burmistrz Działdowa odkrywa w sobie talent scenarzysty i reżysera zarazem. W końcu 51. urodziny zobowiązują. Klaps, tak pozwolimy sobie nazwać niespełna 7-minutową produkcję Grzegorza Mrowińskiego. To filmik o narodzinach włodarza. Drodzy Państwo, znajdujemy się w starym działdowskim szpitalu, który został pobudowany jeszcze przed I wojną światową. I z panią Alicją spotkaliśmy się w miejscu, gdzie znajdowała się sala przedoperacyjna, natomiast tu obok była sala operacyjna.
I był to jak na tamte czasy bardzo nowoczesny szpital, a ja jestem jednym z tych mieszkańców Działdowa, który miał okazję tu się urodzić. Po starym działdowskim szpitalu burmistrz spaceruje z Alicją Poturnicką. To od tej kobiety dostał pierwszego klapsa. To akurat nieoficjalna informacja. Teraz Miejski Dom Kultury posłużył za plan zdjęciowy. Dokumentacja historii z dnia 13 lutego 1973 roku ma dla głowy miasta ogromne znaczenie. Tego dnia Grzegorz Mrowiński przyszedł na świat właśnie tutaj. 100 lat dla burmistrza i czekamy na kolejne autorskie produkcje. To dobrze się ogląda. Tajemnica pierwszego klapsa nigdy nie byłaby rozwiązana, gdyby nie ten urodzinowy prezent, który otrzymałem od moich pracowników. W okolicy skrzyżowania ulicy Jagiełły i Pieniężnego od kilku tygodni stoi Audi, które niewątpliwie rzuca się w oczy z powodu uszkodzonego zderzaka. Auto nie jest porzucone, chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się tak wydawać. Otrzymywaliśmy sygnały natomiast mieszkańców Ostródy, którzy byli zainteresowani tym pojazdem, widząc jego uszkodzenia, dlatego policjanci ruchu drogowego zostali zobligowani przez przełożonych w celu dotarcia do właściciela tegoż samochodu, by w jak najszybszym terminie pojazd ten z jezdni, z zatoczki, w której jest obecnie zaparkowany, został przez niego usunięty. Policja odnotowuje zgłoszenia od zainteresowanych i zaniepokojonych mieszkańców, co wynika z faktu, że zdarzają się przypadki zdewastowanych, starych, niczyich samochodów zaparkowanych w nieodpowiednich miejscach. Jeżeli chodzi o porzucone pojazdy, nie możemy tutaj uogólniać, że robią to tylko obcokrajowcy, bo porzucanie pojazdów, każdy z nas może być właścicielem takiego pojazdu. Wraki, auta uszkodzone i porzucone są, a raczej były zmorą wielu miast. To się zmienia. Kiedy się to nie udaje, to znaczy tak, przepisy się zmieniły, że jesteśmy zobligowani teraz do wyrejestrowania i zarejestrowania pojazdu. W przeszłości przepisy te nie zawsze nie stosowali się do nich właściciele, prawda? I tutaj umowy sporządzane są, mówiąc kolokwialnie, na kolanie i trzeba było dotrzeć do tego właściciela, który na przykład nie dopełnił obowiązku wyrejestrowania pojazdu, ewentualnie zarejestrowania pojazdu w urzędzie. Przy dobrej woli właściciela auto szybko zniknie, przy braku właściciela lub utrudnionej lokalizacji, proces potrafi być żmudny. Jeżeli nie jest to droga publiczna, na przykład jest to osiedle. Próbę mimo to warto podjąć, nawet kiedy wiele wskazuje, że może to potrwać. Zbliża się okres plenerowych imprez sportowych. Jedną z nich jest trzecia edycja biegów Samo Południe o Puchar Wójta Gminy Ostróda. Impreza cieszy się sporym zainteresowaniem. Wystarczy przypomnieć, że w ubiegłym roku na starcie stanęło ponad 180 biegaczy. W tym roku po raz kolejny będą mieli do pokonania 10 km wokół Samborowa. Ruszyły zapisy, a warto się spieszyć, ponieważ limit startujących wynosi 200 uczestników. Chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu można zgłosić, wypełniając internetowy formularz. Start i meta biegu będą się mieścić przy Zespole Szkół imienia Mikołaja Kopernika w Samborowie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gminy Ostróda i w dostępnym tam regulaminie imprezy.